Nie? Przepraszam. Nie szkodzi. Memy. Będą memy. A o czym te memy? O sytuacji Wardęga kontra ekipa. O Kubańczyku zapierdającym 230 na godzinę na autostradzie. O tym, że cesarz Narcyz wysyłał snapy do nieletnich, kimkolwiek ten koleś jest. I o nowym biznesie Mateusza Chmielarka. Ja się nazywam Tomasz Andrzej i będę waszym przewodnikiem. Zaczynajmy! Siema, siema, witamy was ja i moja piękna męska różowa koszula. Piękny i męski film nagrał również Sylwester Wardęga pod tytułem Hipokryzja ekipy Freeza. W dużym skrócie zarzuca on ekipie, że wykorzystują bez zgody autorów różne treści. Na przykład jeden z utworów, który znalazł się na ich płycie, okazało się, że jest najprawdopodobniej ukradziony od jakiegoś mało znanego artysty. Podobnie jak logo Versow, którego używała ona na swoim kanale i które ma nawet chyba wytatuowane na swoim ciele. Reakcja ekipy była natychmiastowa. Karol Fris Wiśniewski napisał na Twitterze: zazdro tego wulkanu w tle. I 7 buziek z serduszkami w oczach. Pod tym tweetem oczywiście zrobił się rozpierdol Naruciak. W sumie to nawet miło się patrzy, że Karol może mieć we wszystkich wyjebane. Nic jemu ani ekipie za bardzo nie zrobicie. Gargamel może co najwyżej nagrać z nim odcinek z Minecraft po roście Freeza. GGWP. Parzowski, mam nadzieję, że oprócz tego śmiesznego komentarza dostaniemy coś więcej, bo to już żałosne się robi. Ej, 2000 lubień ponad, nie? Z tym Shadow powinniście akurat wyjaśnić ten sam sample, czy jak to jest, Avera, nie wiem, czy powinna odpowiadać, bo ostatnio jak próbowała ratować sytuację, Big Brosów to tylko pogorszyła. Nexe tutaj, no, sugeruje, że mrozi. Wulkan fajny, ale ten tatuaż również. Chciałem tylko dodać, że Versow to kradzione logo ma wytatuowane na plecach, a no cóż, no, to ładna jest ta sowa, nie? Co można powiedzieć? Zobaczmy, co na to memiarze. Z racji, że ostatnio bardzo dobrze bawiliśmy się w poczekalni na grupie memy obrazkowe, to dzisiaj kontynuujemy ten trend, co oznacza, że mamy tu dużo pięknych memów, na przykład jak ten od Zielonka i jest Versow, Rewo Wardęga Nitro. Cudowne, to śliczny memik. Bardzo mi się podoba. Ale mamy też na przykład mem Wardęga z filmem o ekipie. Ekipa. Zanurzmy się w odmętach memów obrazkowych. Ekipa, gdy Wataha nagra kolejny film. Proszę się odpierdolić. No, ja nie jestem fanem robienia templatek z losowych wypowiedzi, z losowych filmów, które nie są memami. Bo to tak, nawet nie pamiętam, że coś takiego powiedziałem, nie? I to w sensie, mało osób pewnie kojarzy ten cytat, tak in general, więc nie ma to dużo sensu, żeby w tę stronę się kierować z memami. Kiedyś cesarz Narcyz śmieje się z Natsu, ludzie teraz, hipokryzja w... Kim jest cesarz Narcyz? Przepraszam, w ogóle ustalmy to. Usuńcie tego TikTokera z internetu. Konopski. Nie uwierzysz, co ten TikToker zrobił. Cesarz Narcyz wali konia, wszystkie nagrania. Tego potrzebujemy. Konopski, Siemek, uczcie się, jak nazywać film. Najważniejsze, czy film jest prawdziwy? Tak, jest prawdziwy. Są to w sumie oddzielne dwa filmy. Nie ma tu nic, że wali konia. Głupi clickbait. Bo rozumiem, że on wysłał jakiegoś snapa dla jakiejś, no, nieletniej dziewczyny. I to tak, to był taki nieprzyzwoity snap. Jaki masz tyłeczek, ale jeżeli masz dobry, to by tak trójkąt siadł z tobą. W sensie na dwa kłódce, że jedną od tyłu, drugi do przodu. Och. No dobra, tylko że rozumiem, on jest TikTokerem? Oficjalny TikTok cesarz Narcyz. 1,5 miliona obserwujących. Okej, okay, no i tak nawet spore ma tu wiusy. Narcyz Familia. Och, wow. Okej, okay, taki basic TikTokowy content. No spoko. A ja wiem, jak moja kobita stawiła film na TikToka, na którym miażdży arbuza udami, bo wszystkie silne kobiety z siłowni muszą zrobić taki challenge. To on jej zostawił hejterski, nienawistny komentarz, sugerując, że arbuz był przecięty. To wiesz co, gościu? Dobrze ci tak. Jaki jest wniosek z tej sytuacji? Nie wysyłajcie losowym laskom filmów, na których walicie konia. Takie proste. Zawsze zastanawiało mnie w ogóle, dlaczego ktokolwiek w sumie uważa, że wysłanie takiego filmiku może być, nie wiem, fajne dla kogoś. Ale to kobitki, jeżeli tu jakieś jesteście, to możecie dać znać w komentarzu, co myślicie o wstrzymywaniu takich filmów. Ile was tu jest? Sprawdźmy w statystykach. Patrzcie, mogę sobie wejść w studio YouTube i tu mogę zobaczyć, że subskrybenci, którzy włączyli wszystkie powiadomienia z twojego kanału, to tylko 30%! Powiadomienia włączane dzwonkiem. Jeżeli jeszcze ich nie masz, to uderz w dzwona, gościu. Ej, ale typowy wynik w YouTube 10 do 30%, a mamy 30,4, więc jesteśmy koksami mega. Kobiety 15%. Ej, to tak nawet okej. Okay. To 15% pań zapraszam do wypowiadania się na temat tego, co myślicie sobie o filmach, gdzie facet pokazuje swoje przyrodzenie i jak się nim obsługuje. Analityka YouTube jest w ogóle piękna sprawa, patrzcie, mamy inne filmy, które oglądali twoi widzowie. Usuńcie tego TikTokera z internetu, cesarz Narcyz, opatrzcie. TikToker chce mnie pozwać, Konopski, Łuki o spadkach ekipy. To ma sens, że na kanale, gdzie mamy content, taki komentary memowy, są takie ten, Rewo, kogo tam jeszcze oglądacie? O, patet wariatet, zawody w pluciu kupą na odległość.
co mogę powiedzieć. Mam nadzieję, że po premierze tego filmu wartość akcji spółki ekipy wzrosła. Blok Ekipa, Willy Extreme, Kaszanka, Poczciwy Krzychu, Denit Rozyniak, Versof, Yahoo Produkcja, Czajnik. Czego nie mówić kumplowi 3 shorts? Co to jest? Ej stary, co robiłeś w łazience? Otwierałem komnatę tajemnicę, co mógłbym tam robić? Przepraszam. Wolę TikToka. Sorry. YouTube Shorts, musicie jeszcze popracować. Dlaczego oglądacie takie rzeczy? Halo widzowie, proszę mi się wytłumaczyć w komentarzach. Nie zgadzam się, żebyście oglądali takie rzeczy. Proszę ogarnąć swoje poczucie humoru. Znaczy, śmiejcie się z memów na hajsownikach. Nie możecie mieć dobrego poczucia humoru. Ale są granice. Zyce opasne frekwencje to nawet nie ten utwór. No taki okej memik. Ej, nie ma dziś dobrych memów, nie podoba mi się to. Oryginalny pęk włosów Versof, 116 ocen produktu, 40 zł. Taka gratka dla 8-latków. Ej, jest coś takiego? Oryginalny pęk włosów Versof. Czy na pewno szukasz oryginalny pęk włosów Versof? O nie, nie znalazło nic. Ale fake. Aragorn, znana postać z trylogii Władca Pierścieni. To prawda. Ale mi się podoba stylu Wasylwka. Ta na takiego Słowianina, Wikinga. Czy to Słowianin, Wiking, to się wyklucza. Nieważne, ale wiecie o co chodzi. Taki średniowieczny vibe bardzo ma i to jest spoko. Kiedy nagrasz kolejny film na ekipę, oni wciąż niczego nie wyjaśniają. Może na osły to nie działa. Dla mnie to jest, słuchajcie, niesamowite, że ilość bomb, które spadają na ekipę, jest tak, że z tygodnia na tydzień jest coraz większa i oni tak jakby sobie są i w ogóle na to nie reagują i nic się nie wydarza w związku z tym. Dacie wiarę? Jeszcze 2-3 lata temu jakby była sytuacja, że duży youtuber robi film, który w dzień ma 740 tysięcy wyświetleń na kogoś i ten film się nazywa Hipokryzja X, to osoba X zostałaby skancelowana i zmiażdżona łapkami w dół. Tymczasem Versof w dzień po filmie Sylwka wrzuca film Spędziliśmy noc pod wodą i ma to totalnie gdzieś, że coś takiego się wydarzyło i to w ogóle nie widzę, że coś się wydarzyło, nie? Patrzcie, nawet reżyser życia, jak tam właśnie Gargamel o nim zrobił film, to 10 koła minusów się pojawiło, to znaczy widać, że był jakiś impact tego filmu, nie? Coś się gdzieś wydarzyło. A mam wrażenie, że jak są jakieś rzeczy na ekipę, to potem tego w ogóle nigdzie nie widać, że cokolwiek miało miejsce i że ktoś ma coś komuś do zarzucenia. Reżyser życia jeszcze potem, patrzcie, pół roku później wrzucił film Męska depresja i no też jeszcze było widać, że ma minuski, nie? Plus jak wejdziecie na Social Blade'a i macie miesięczny przyrost subskrybentów, to zgadnijcie, w którym momencie Gargamel nagrał film. Karolek po filmie Kuby, no to wiecie, do dzisiaj mu się pisze komentarze, że pamiętasz jak się zżygałeś na filmie i w ogóle koniec. Czasami zastanawiam się, czy to nie jest tak, że po prostu już jest tyle dram i tylu influencerów robi tyle rzeczy, które nie są okej, że już po prostu ludzie jakoś tak przestali się tym przejmować i przeszło do porządku dziennego, że tak jest po prostu. To tak jak wiecie, mówi się, że politycy kradną, no i tak już trochę wiadomo, że kradną i nikt już z tym nic nie robi, bo ludziom się jakoś nie chce. Ekipa podczas oglądania najnowszego filmu Wardęgi. Czy umiemy śmiać się z siebie? O, chyba nie umiemy. Ale jaki piękny screen w ogóle, podoba mi się. Na pewno nie ekipa, kiedy Wardęga nagrał na nich kolejny film. No to wygląda na to, że już po mnie. No właśnie o tym mówię, w sensie. Gimper mówi, że na grupie są śmieszne memy, też Gimper tydzień później, przepraszam, ale trochę mnie poniosło. To prawda, dziś jest tak, o słabiej, także jak chcę znaleźć coś fajnego, to muszę trochę poskrolować, nie? Kiedy płaczą dziewczyny, kiedy płaczą faceci. 10 lat kanału Royo, no właśnie, kochani. Royson obchodzi 10 lat na YouTubie, bardzo mi miło, że zostałem zaproszony, żeby w tym filmie też wystąpić, także możecie sobie kliknąć tutaj i obejrzeć, gorąco was zapraszam. Mama, synku, dlaczego masz tyle nieobecności w szkole, dlaczego, serio, kurwa, nie mam pojęcia. No i ja mam problem z takimi memami, jak jest taki właśnie jakiś losowy cytat z filmu Wardęgi, to nie jest tak, że on jakoś zapadł w pamięć albo stał się kultowy, nie? I tak naprawdę biorąc dowolny film dowolnego youtubera albo dowolny film ogólnie, idzie znaleźć dużo takich małych cytatów, tylko to nie jest zabawne, jeżeli dany cytat nie jest bardzo znany. To jest duży problem z tymi memami, proszę się poprawić. Kurs bycia śmiesznym. Wardęga nagrywa filmy ekipie, 8-latki, nie wolno tak robić. No i to podobny case, nie? Że tak, no niby okej, okay, ma sens, ale no z racji, że to nie jest jakiś znany cytat, to nie jest to śmieszne. Taki szczegół. Versof i tu. Kiedy ekipa ma kolejną dramę? Oh shit, here we go again. No taki okej. Okay. Banczysz pan i mam tygodnie na overku, ale heca nie ma mnie. No to prawda, nie było banczysz pan i mam tygodnie od jakiegoś czasu. Ale też, no nie ma jakichś bardzo dobrych memów do tego ostatnio, nie? No mam tygodnie ogłuch i nie słyszy, nikt nie dba o zdrowie widzów, tak jak on. No takie basic są te memiki. W zeszłym tygodniu Energylandia, Rollercoaster, ekipy, inne atrakcje, stare zadanie bojowe, ja wychodząc w sobotę. Okej, okay, to jest fajne. To jest ten z prawej memik, to jest dobry. Ja bym, no nie dziwię się, że wygrał tak mocno. To był taki mem zasługujący na mem tygodnia, nie? Berlin, znana postać z serialu Dom z papieru. Chciałbym mieć chociaż 1/3 seksapilu tego, co Berlin, nie? Ale jestem nieobiektywny w tym temacie, bo uwielbiam tę postać. Symbole faszystowskie i co one... Co tu się dzieje na tym memach? A! Proszę coś śmiesznego. Where funy? Jak te małpy takie siedzą, nie? To zobaczmy, co weszło na główną, słuchajcie, skoro w poczekalni nie ma dobrych. Watacha gryzie, Watacha pożera w całości. Ej, to nawet niezły. To dobrze, to obliwią szacun. To mi się podoba. Mama po powrocie z pracy, dlaczego wadzą leży stłuczony 10 dni? A serio, kurwa, nie mam pojęcia. Top 10 najsmutniejszych
najważniejszych momentów śmierć Hezjusza. O nie, a jak sobie Hezjusz radzi? Hezjusz na overka widziałem, że piszecie. To jest ciekawa propozycja, ale myślę, że mógłby się trochę nie odnaleźć w tych naszych memach. Hezjusz wyprawę po diamenty robił. Ma 300 tysięcy subskrypcji prawie. To jest ładne tempo. Gimper przegląda memy z poczekalni, memy z głównej. Widzisz mnie? Ej, dlaczego to się stało memem i jest wiralowe, to widzisz mnie? To jest w ogóle... Kim jest Srebrny Brek? Dominius. Srebrny Brek! Co to jest za nazwa? Widzisz mnie. O nie, czemu go na srebrno maluje? Break dance? Przedstaw się. Widzisz mnie? Co? Chyba widzisz mnie? Widzę, break, dobrze! Cały łeb, kurwa. Będziesz miał. Break! Co ty żeś zrobił, Brek? Jezu, straszne. O nie, komentarze są wyłączone. Nie wiem, ale jakoś mnie nigdy nie śmieszyły bardzo jakieś filmy i memy takie z żulami. Jakoś mam tak, że zawsze widzę człowieka tam po drugiej stronie po prostu, który ma, przeżywa straszliwy dramat życiowy chyba i... jakoś tak, nie wiem, nie siada mi to, ale nie wiem, czuję, że zaczynam brzmieć jak stary z Gret, więc... okej, boomer. Nowy biznes Chmielarka. Widzisz mnie? Co znowu zrobił Chmielarek? Chmielarek biznes. Tworzył milionowy biznes i przypał. Chmielarek znowu wyszedł z szafy, magiczne karty. Tworzyłem coś takiego, co nazywa się Cashkers. Także otwórzmy sobie to pudełeczko. Czy oszukuję? Kompletnie nie. Jedna z tych kart jest specjalna i po prostu trzeba znaleźć teraz, która. Więc mamy drugi telefon i zeskanujemy sobie tą kartę. I teraz otworzy nam się nasza strona, która pokaże nam, ile nasza karta zawiera dolarów. Ale jaki jest sens zamówić talię kart, żeby jedna karta zawierała punkty, z których można wziąć nagrody? Cashcards.pl. Po prostu zeskanuj, sprawdź, ile dolarów możesz odebrać. Wystartowaliśmy, zapraszamy. Karta Steam, podkładka. Zbieraj dolary i wymieniaj je na punkty. Ja to co, to trzeba wykupić strasznie dużo talii kart, żeby... To nie ma sensu! Pudełko zawierające talię kart wraz z kartą specjalną, na której znajduje się wygenerowany dla ciebie kod QR. Co 100 zamówień dodajemy w grę dzisiaj jedną kartę kolekcjonerską. 30 zł. Zasady. Dolar to wirtualna waluta, zwana dalej też punkty. Umożliwia wymianę punktów na nagrody. Punkty te nie mają żadnego powiązania z realną wartością dolara amerykańskiego i wartość ustalana przez serwis. Dokonaj zakupu minimum jednego zestawu cash card. Otwórz opakowanie, znać kartę specjalną, skanuj kod QR, dodaj punkty, wymienię punkty na nagrody. Szansa na daną ilość punktów. No dobra, tylko że to jest... Trzeba wykupić strasznie dużo talii kart, żeby to znaczy wymienić. A po co ludziom więcej niż jedna talia kart? Jakoś tak strasznie nie jestem w stanie tego skumać, ale to... Widzisz mnie, czy mnie nie widzisz? Jeżeli jest ktoś w komentarzach, kto zamówił cash card, to może się dać znać, ale to tak... No to tak... Ja nie polecam chyba, ten nie brzmi jak dobry sposób na inwestowanie pieniędzy. Chmielarek wraca do internetu, każdy ile można. No ja się zgadzam. Internet, czy nowy projekt jest bezpieczny i nie jest skamem? Mateusz Chmielarek, można tak powiedzieć. A i jeszcze przypomniała mi się jedna rzecz. Już jutro o godzinie 17 na twitch.tv/billoutgg turniej wielkiego finału w szachy. Spośród najlepszych, niesamowitych szachistów, którzy przeszli eliminację, zostanie wyłoniony jeden, który zagra z Janem Krzysztofem Dudą, który jest arcymistrzem od 2013 roku i jest najwyżej sklasyfikowanym Polakiem w rankingu FIDE we wszystkich kategoriach. Nie wiem, co to dokładnie znaczy, poza tym, że jest mega kozakiem w szachy. Więc będzie nieźle jutro w niedzielę o godzinie 17. twitch.tv/billoutgg, koniecznie wpadajcie. Activision Blizzard kobiety? Co? A to... Że co? Blizzard zostaje pozwany za wyzyskiwanie i molestowanie kobiet. Blizzard jest very sad, anyway. Chyba niedobrze strasznie w Blizzardzie się dzieje ostatnio, co? Gdy ktoś zapyta pracownika Blizzarda o molestowanie kobiet, nie byłbym do końca szczery, twierdząc, że nie mogę z całą mocą zaprzeczyć, że to twierdzenie jest lub nie jest prawdziwe. Cesarz Narcy z Konop. Kubańczyki 230 km na godzinę w Skodzie Super B RRS. Raper Kubańczyk po usunięciu Instastories, na którym widać, że jedzie 230 na godzinę. Nic na mnie nie macie, archiwa spłonęły w Kopenhadze. Ej, co sobie myślicie o tej sprawie? Ogólnie Kubańczyk wrzucił Instastories, na którym widać, że jedzie 230 na godzinę. No i zrobiła się z tego tam aferka, nie? Jan Śpiewak podniósł, że no gościu, to jest mega niebezpieczne i że jeszcze jedną ręką prowadzisz i jeszcze w ogóle w klapkach jesteś tutaj, co no też nie jest najmądrzejszym pomysłem świata, więc ja rozumiem, że tam bycie raperem i flexowanie się, że mam dojebaną furę i szybko jeżdżę i to fajnie. O nie, jeden szot niżej. Kubańczyk miał wypadek na autostradzie. Gdybym skręcił w prawo, zabiłbym Ole. To dobrze, że dalej jeździsz 230 na godzinę po takich wydarzeniach. Więc w każdym razie ziomek twierdzi, że to był fotomontaż i on wcale tyle tak nie jechał, tylko montażysta tak to zmontował, żeby to tak wyglądało, jakby tyle jechał, nie? I tak, no chyba średnio internet w to uwierzył, mam wrażenie. No może nie był to najlepszy przykład, bo to jest przestępstwo i tego nie powinno się robić, ja tego nie polecam, ale każdy jest tutaj rozumny i rozumie zamysł tego. Oczywiście zakładając, że ten filmik to był fotomontaż, bo to był fotomontaż. Nie, poczekaj, ale 10 sekund temu powiedzieli, że popełniłeś przestępstwo. To popełniłeś czy nie popełniłeś? Przypominam wam, ta sytuacja to fotomontaż i w polskim prawie
zapraszam do mnie i do mojego prawnika. Może tu nie był fotomontaż, bo to było wideo, więc powiedzmy wideomontaż. Nie widać tam, kto to prowadził. Ja nie wiem, ja ten filmik gdzieś był z internetu, ja nie wiem, co to był za filmik. Po drugie, to był jakiś fotomontaż. No dobra, w sensie kumam, nie? Że ziomek się zorientował, że zrobiło się głośno. No i w sumie jest to takie całkiem poważne wykroczenie, więc pewnie może ponieść jakieś konsekwencje prawne i mądry prawnik mu doradził: ziomek, wycofuj się z tego, powiedz, że to fotomontaż, że nic takiego nie miał miejsca, że nie widać, kto prowadził, elo elo, bo do możesz mieć przypał, jak się przyznasz do tego po prostu i tyle, i że śpiewak cię będzie dojeżdżał. No, ty git. Można przyjąć, że jest to jakaś forma bronienia się przed potencjalnymi konsekwencjami po prostu, nie? Aczkolwiek, no, kurczę, wydaje mi się, że to jest takie wytłumaczenie, wiecie, że na policji można to powiedzieć i dzięki temu uniknąć prawdopodobnie konsekwencji, bo jest to trudne do weryfikacji, no, ale wydaje mi się, że ludzie w internecie, no, to było trochę oczywiste, że tego nie kupią, chyba? Sprawdźmy komentarze u Rebo, to jest ostatnio moje ulubione miejsce na sprawdzanie nastrojów społecznych. To nie fotomontaż, tak naprawdę ta animacja zrobiona w pęcie. Ten, co usunął film i powiedział, że to fotomontaż, ale oryginał i tak jest usunięty z dysku. O, to też było takie, że no ciężko w to uwierzyć, nie? W sensie, nie znam Kubańczyka, nie mam nic do niego. To nie jest tak, że jakoś tam czemu źle, czy coś, bo nie wiem, pewnie prywatnie jest spoko typem, ale no czuć, że chyba trochę nie przemyślał po prostu tego, nie? Jak to Insta Stories wstawiał i niezależnie od tego, czy jest to prawda, czy nie, to nie wygląda to na pewno wiarygodnie. Prawdziwy wielki gangster, który obsrał projekt i zaczął kręcić afery XD, o wow, to grubo. Jak to moja babcia mawiała, pić na wodę fotomontaż. Rozśmieszyło mnie to, że chłop robi relację, kiedy z niego szybki zawodnik, potem usuwa i mówi, że fotomontaż. Widać, że Kubańczyk 200 IQ. No, nie kupili ludziksy, co można powiedzieć. No, ale ciężko się dziwić, że nie kupili, nie? Tak to, można to było lepiej pewnie rozegrać. Nikt. Kubańczyk na autostradzie jadący 230 na godzinę. I am speed. Policja, kanały, komentarii, Kubańczyk jadący 230 na godzinę. Ta. Kubańczyk, przyznanie się do jechania 230 na godzinę albo dociągnij 25. O nie. Kubańczyk idzie 230 na godzinę. Pan policjant, widzisz mnie? Tak jest głupi ten mem z tym gościem. Czemu jemu potem mordę na srebrno pomalowali? To nie ma sensu. Ej, ale tak w ogóle trochę on topic, trochę off topic. Powiem wam, że cieszę się, że akurat Rewo się wybił, jeżeli chodzi o taki content commentary podsumowujący różne dramki, aferki, różne tego typu rzeczy. Bo mam wrażenie, jak oglądam u niego filmy, że większość z nich jest naprawdę tak dosyć obiektywnie poprowadzona. I bardzo mało jest tam wydawania osądów, wskazywania winnych, czy w ogóle przedstawiania rzeczywistości jako takiej mocno czarno-białej. A dużo jest takiej ostrożności, takiej dobrej dziennikarskiej wnikliwości w tym wszystkim. I na koniec dnia to nie jest ziomek, który ci mówi, było tak i tak, powinniście w ten sposób myśleć, tylko pokazuje, okej, ten mówi tak, tamten mówi tak, to się wydaje mało wiarygodne, nad tym można by się zastanowić, tutaj trzeba będzie jeszcze sprawdzić dodatkowe rzeczy i sami wyciągnijcie wnioski, elo. I to uważam jest spoko, także mega propsik dla ciebie, Rebo. Nikt, Kubańczyk na autostradzie. To śmieszne nawet. Najpierw, słuchajcie, opierdolę całą kartkę w kółeczkach, tak o. I potem, jak już miałem te kółeczka porobione na całej kartce, to kreseczki sobie do nich rysowałem, bo to też, no, szybciej jakoś. Zawsze śmieszy, no nieważne, czy macie 5 lat, czy 50. Jest jedna wiadomość, którą powinien usłyszeć cały świat. Lubię dobre jedzenie, tak, lubię zaklać fajne. Ojej, jest jedna wiadomość, którą powinien usłyszeć cały świat. Kończymy tego overka. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Było dzisiaj trochę niezłych memów, ale nie jakoś bardzo dużo. Mam nadzieję, że za tydzień wlecą jakieś dobre petardy i może wstaniecie i powiecie na głos, co was tam bawi, to się wszyscy pośmiejemy. Ja no nie będę was męczył takimi tekstami, wakacje macie. Dzięki za uwagę, trzymajcie się ciepło, cześć!